napisane tak. Bo miłość Chrystusowa okornia nas, którzy doszliśmy do tego przekonania, że jeden za wszystkich umarł, a zatem wszyscy umarli. Doszliśmy do przekonania, mówi Paweł. Wielu ludzi modli się i mówi, Boże, chcę umrzeć dla samego siebie. Jak się w ogóle modliłeś kiedyś taką modlitwą, chcę umrzeć dla samego siebie, to zapomnij o tej modlitwie. Bo kiedy narodziłeś się z Bożego Ducha, to umarłeś. Uznaj to jako fakt, przyjmij to wiarą. Nie stawaj co dzień przed Bogiem, patrząc na swoje rozdygotane emocje i niepoukładane myśli. I nie mów, chcę umrzeć dla samego siebie. Powiedz w wierze, Boże, ja umarłem dla samego siebie. Żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł. Wiesz, czym jest śmierć dla samego siebie? To decyzja o życiu dla Boga. Śmierć dla samego siebie to nie jest to, że w jednej sekundzie zniknęły wszystkie twoje negatywne emocje i że wszystkie myśli masz już poukładane jak należy. Śmierć dla samego siebie to decyzja o tym, że żyjesz dla Boga od momentu, kiedy przyjąłeś Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. Żyjesz dla Boga. To znaczy, że już nie żyjesz. Żyjesz dla Boga. Dla Jego planów, celów i dążeń. Rozumiesz? I takie wyznanie, kiedy jest na twoich ustach, ono będzie napędzało twoje życie jak potężna maszyna z nieba. To wyznanie wiary, bo On jest arcykapłanem twojego wyznania. Kiedy ty wyznajesz zgodnie z tym, co On powiedział, to On stawia na tym swoją kropkę. I to, co wyznajesz, zaczyna mieć moc. To arcykapłan wyznania. On twoje wyznanie bierze jak ofiarę przed niebiańskim tronem i mówi, mój człowiek zgadza się ze mną, a zatem mój Święty Duch będzie działał przez tego człowieka. Taki jest Bóg. Twój Bóg. I jak będziesz dzisiaj uwielbiał Boga, to powiedz, Boże, umarłeś za mnie w Chrystusie Jezusie, a więc ja nie żyję. Nie żyję. Twoje plany, cele i dążenia są dzisiaj moimi planami, celami i dążeniami, bo żyję dla Ciebie. Nie żyję, bo żyję dla Ciebie. Ojcze, wywyższamy Ciebie za to, co zrobiłeś z nami w Chrystusie Jezusie. Za to, że dałeś nam możliwość bycia zupełnie nowymi ludźmi. Uwielbiamy Cię, Boże, za to, że w Chrystusie Jezusie połączyłeś niebo z ziemią, że dałeś nam zupełnie nowe życie, że żyjemy już nie my, ale żyje w nas Chrystus. Uwielbiamy Ciebie za to. Uwielbiamy Ciebie za to, że nasze odrodzone duchy teraz są z Tobą w niebie, że siedzimy w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie. Uwielbiamy Ciebie, Boże, za moc Świętego Ducha w nas, która połamała jasło grzechu. Ojcze, uwielbiamy Ciebie za to, że śmierć już nie może nas spotkać, bo już umarliśmy dla Ciebie i żyjemy w Tobie. Uwielbiamy Ciebie, jedyny, wielki, potężny, święty, dobry, szokowo. Jezus przyszedł i zbawił mnie i dlatego cieszę się. Rokiem drogi!
pomyliłam się, uwierzył przysek i zbawił mnie i dlatego cieszę się. Bo Jezus przyszedł i zbawił mnie i dlatego cieszę się. Rock'n'rolla tańczyć chcę. Halleluja! Rusz swoim ciałem! Rusz swoim ciałem! Jezus! Stagnacja jest w naszym wrogie. Stagnacja jest w moim i twoim wrogie. Ja kocham Jezusa! Ja kocham Jezusa! Ja kocham Jezusa! Ja kocham Jezusa! Kocham Cię, 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 kocham C
Ponieważ jakiś czas temu modliliśmy się o wydobycie perły i ktoś dzisiaj do mnie przyszedł, a mianowicie Przemek, i poprosił mnie, abym z miejsca tego, w którym jestem, abym zadała śmierć wszelkiej iluzji w jego życiu, aby właściwe rzeczy z jego życia się uwolniły. I chciałbym to połączyć z drugą rzeczą. Jestem tym naprawdę poruszony. Wszyscy ci, którzy macie w ostatnim czasie objawienie tego, że chcecie być w armii, chodźcie do przodu. Artur będzie się o was modlił. Do armii jest nabór. Do armii jest nabór. Do armii jest nabór. Chciałabym, żebyście byli świadomi tego gestu i tego, co się wydarzy w waszym życiu. Aby być w armii, należy być karnym człowiekiem. Należy być posłusznym człowiekiem. Przyjmij postawę żołnierza. Stań na baczność. I zasalutuj przed swoim niebiańskim generałem. I wyznaj, że decydujesz się być posłusznym człowiekiem do końca. Bez względu na wszystko. Bez względu na okoliczności. Bez względu na cenę. Powiedz, służę. Będę służył. Tak mi dopomóż. Boże, i wszyscy święci. I dzisiaj podpisałeś się pod tym wyznaniem. Cały wszechświat, całe niebo i całe piekło wie, że dzisiaj staliście się uczestnikami potężnego wydarzenia. Bierz autorytet nad wszelką demoniczną formą, która będzie przychodziła do twojego życia i będzie cię próbowała z twojej decyzji wybić. Chodź szybko. Ulera na masata, dara na maszanta, dara na masaga, dara ukrezi. Kurulowo basaga, dara na maszanta, dara na moso. Ojcze, ja w imieniu Jezusa zadaję w tej chwili kłam wszelkiej iluzji w jego życiu. Ja dziękuję ci za jego posłuszeństwo. I ja dziękuję tobie, że wszelka iluzja odchodzi teraz od niego. Ja teraz modlę się o uwolnienie tego, co jest właściwe. Przez moc imienia Jezus. Ja uwalniam to słowo nad nim. I ja dziękuję tobie za jego decyzję i za jego posłuszeństwo. Ja dziękuję ci, że jego tak jest tak, a jego nie jest nie. Ojcze, ja w tej chwili odpycham od jego życia ludzi przewrotnych i złych. Ludzi, którzy będą próbować sprowadzić go na manowce i na niewłaściwą drogę. Ja teraz, Ojcze, toruję jego drogę do mędrców. Do tych, którzy będą w sposób klarowny pomagali mu w tym, aby wydobyć to, co najpiękniejsze jest w nim. W imieniu Jezusa Chrystusa. Szula rara rara sata rara wasze. Onokolo rara sante rara wasze. Ojcze, ja modlę się. Niech on prorokuje na instrumentach.
Niech uwolni się muzyka, niech uwolnią się dźwięki, które będą podnosiły Twoją chwałę. Ja modlę się o to w imieniu Jezusa. Odsuwam wszelki diabelski plan powzięty przeciwko Jego życiu w imieniu Jezusa. Ja biorę w tej chwili autorytet nad wszelkimi duchami zwiedzenia. Nie macie prawa władać w Jego życiu w imieniu Jezusa. Ojcze, ja porządkuję wszystko w Jego głowie. Niech wizja, którą włożyłeś w Niego, będzie uporządkowała. Ja ją scalam przez moc imienia Jezus. Ja ją scalam teraz w imieniu Jezusa. Ojcze, ja dziękuję Tobie, że uwalnia wiarę w małe kroki w imieniu Jezusa. Amen. Aleluja. Jesus, 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 Jesus
Przystąpiłeś do armii, w armii nie ma ale.
w armii nie ma ale. Padnijcie i róbcie pompki. Shuto lolo basa kala rama sante lolo basa. Ula la rama sa lolo basa kere basa. Ona makanta la rama sa de lolo basa kere basa. Ja mam do ciebie słowo, Michał, że gdziekolwiek postawisz swoje nogi, uczynaj autorytet odpierania wszelkiego oporu. Będziesz rozpoznawał i będziesz miał autorytet, moc, siłę i umiejętności do tego, aby odeprzeć każdy demoniczny opór, ponieważ tam, gdzie będziesz pojawiał się ty, będziesz wzbudzał zazdrość w religijnych kacykach, ale Bóg ci daje autorytet, że odeprzesz, zwycięsko odeprzesz każdy atak i każdy opór. O, sararaba santo lorno mosho. Ojcze, my uwalniamy to ładnie w imieniu Jezusa. Niech to się manifestuje, niech to się urzeczywistnia przez moc imienia Jezus. Szorurubasa kararabasa. My wszyscy wiemy o tym, że z Jezusem, z Jezusem, z Jezusem wszystko uda się. Ja się modlę w imię
Swojej osoby, wszelka fobia jest poniżona. Patrz wysoko, mierzymy wysoko. Drogą na sam szczyt, drogą na sam szczyt. Diabeł jest poniżony, on jest pod twoimi i moimi stopami. I to się musi stać realnością w naszym życiu. Realnością w naszym życiu. Powiedz, Ojcze, dziękuję Tobie, że jest mi dana wszelka władza i moc do tego, abym deptał po wszelkiej potędze nieprzyjaciela, że mam autorytet nad każdą myślą, nad każdą emocją, nad każdą depresją, chorobą, śmiercią. Wszystko to jest pod moimi stopami, bo Jezus zwyciężył, bo Jezus zwyciężył, bo Jezus zwyciężył. Szokorolorowa mama sekara. Jezus zwyciężył, to wykonało się. Szatan pożonany, Jezus. Jezus jest.
jest Panem. Halleluja! Powietrzne czasy, Królem Królów jest. Jezus zwyciężył, to wykonało się. Szatan pokonany, Jezus złamał śmiercią. Jezus jest Panem. Jezus jest Panem, On jest Panem, duszy mojej.
W imię Jezusa Chrystusa przyprowadzaj teraz w swoim życiu każdy element do posłuszeństwa Chrystusowi. Bierz autorytet nad wszystkim, co się sprzeciwia. Powiedz, wszystko w moim życiu pod stopy Jezusa, pod panowanie Jezusa. Nic nie fruwa bez panowania, nic się nie dzieje bez panowania. Wszystko pod autorytet Chrystusa Jezusa. Jezusa mam i jestem pewna, że nigdy nie zawiodę się na prawdach Bożych. Jakkolwiek diabłu się uda wyśrubować kłamstwo w moim życiu, to z miejsca tego, co zrobiłem dzisiaj, z miejsca deklaracji posłuszeństwa i karności, powalę każdą demoniczną rzecz w swoim życiu. I wszystko w moim życiu dojdzie do posłuszeństwa Chrystusowi. Wytępię każdy naród. Filistyńczyk nie ma prawa w twoim życiu zostawić nawet rzemyka od sandała. Nawet śladu! Nie mówiąc o swojej fizycznej obecności, nie ma prawa zostawić śladu. Śladu. Wytępię wszystko. Zniszczę. Zabiję. Nie bójcie się tego. Twój i mój Bóg to też Bóg wojny. Nie można zwyciężyć domu, jeśli nie zwiąże się mocarza. My bierzemy w tej chwili autorytet nad wszelkimi mocarzami w życiu ludzi. Niech to pada. Każdy stosownie do swojej wiary. Ojcze, my oddalamy od Kościoła Mocy i od Zespołu Apostolskiego wszelkie powracające demoniczne akcje w imieniu Jezusa. My odsuwamy wszelki błąd, wszelki grzech, wszelkie patologie, wszystko to, co przychodzi i niszczy ludzi, wszelki egocentryzm. My mówimy śmierć! 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 Śmierć jest dla mnie zyskiem! 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 Śmierć jest... Nie chowaj się! Nie chowaj się! Kiedyś pewna kobieta dostała pałkę ode mnie w głowę. Nie rób ci umiku, kiedy Bóg rzuca słowo. Rozumiesz? Kiedy Bóg rzuca słowo, to nie robimy uniku. Kiedy diabeł próbuje rzucić słowo, to robimy unik. Ale kiedy Bóg strzela strzałą, to pozwól, żeby cię uderzyła prosto tu. Ponieważ to spowoduje, że będziesz wyzwolony. Kiedyś pewna kobieta dostała ode mnie z pałką w głowę i w tym momencie miała głupie myśli podczas uwielbienia. Mówi, dziękuję ci. Zobaczyłam, w jakim jestem miejscu, o czym myślę. Grzeszniku, o czym myślę podczas uwielbienia. Bardzo nam zależy, abyście byli ludźmi świadomymi. Ludźmi świadomymi tego, co wydarzyło się w waszym życiu duchowym. Urodziliście się na nowo. Urodziliście się na nowo. A twój i mój Bóg to Bóg totalnego zwycięstwa. Totalnego zwycięstwa. Totalnego zwycięstwa. Jezus zwycięży, kuj!
Boga dziś prowadzony drogą na sam szczyt i tym, aby żyć ręką Boga dziś prowadzony. W imieniu Jezusa usuwamy wszelkie napięcie, które jest na drodze ojciec i syn, córka i matka. My usuwamy to napięcie. My usuwamy te przeszkody relacyjne. W imieniu Jezusa. Dziękujemy Tobie, że oczy synów zwracają się ku ojcom i oczy córek zwracają się ku Matko. My ustanawiamy to w Kościele i w całym zespole w imieniu Jezusa. Dostaliśmy słowo prorocze, że jest teraz ten moment, w którym niektórzy z Was odbiorą nominację oficerską do Jezus, najwyższej godzien chwały, Jezus, najwyższej godzien czci.
swoje ręce do góry. Thank you.
król. Niech żyje król. Czyli ciesz się, że żyjesz ty. Z Chrystusem Jezusem jesteś na tronie. Ciesz się ze swojego życia. Ciesz się z tego, co On dla ciebie uczynił. Kiedy jesteśmy świadomi tego, co jest nam przebaczone, to w sposób automatyczny jest w nas wzbudzane dziękczynienie. Jeśli tylko wiemy, co nam przebaczył, od czego nas uwolnił, że On darował nam karę. On nam darował karę. Na Niego spadła wszelka kara i wszelka konsekwencja. To, co należało się nam za nasze błędy, za nasze pogubienia, za grzechy, za niedbania, wszystko spadło na Jezusa. Wszystko spadło na Jezusa. Ojcze, my wzbudzamy teraz w ludziach jeszcze większy poziom dziękczynienia. Jeszcze większy poziom dziękczynienia. Jeśli jesteś cudem sam dla siebie i zastanawiasz się, za co dziękować, to dziękuj sam dla siebie. Powiedz: Boże, dziękuję Ci za moje życie. Dziękuję Ci, bo wiem, jakim byłem obornikiem, bo wiem, jakim byłem człowiekiem. Tylko Ty byłeś w stanie zmienić sposób myślenia. Tylko Ty byłeś w stanie ustanowić we mnie nowe priorytety. Tylko Ty byłeś w stanie mnie przekonać. Jedyny sprawiedliwy, bez grzechu, bez zmazy, bez skazy. Dlatego Jego ofiara tak na nas oddziałuje. Dlatego z chęcią oddaję Mu swoje życie. Jeśli jest ktoś tutaj z Was, kto nie oddał jeszcze życia Jezusowi, to chciałabym, żebyś usłyszał prostą Ewangelię. Z łaski jesteśmy zbawieni, nie z uczynków. Niezależnie kim jesteś, niezależnie czy uważasz się za człowieka grzesznego, czy nie, idziesz do piekła. Bez Jezusa idziesz do piekła. Powiem Ci o sobie, ja byłam sprawiedliwym człowiekiem. Myślałam, że ja i Jezus mamy ze sobą wiele wspólnego. Mnie chciano zabić, a Jego zabito. Więc mówię, na pewno mam powód, że wejdę do nieba. Ale kiedy mój mąż mi ogłosił Ewangelię i powiedział, że nie ma ani jednego sprawiedliwego, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej, a Twoje uczynki, jakkolwiek są wielkie w Twoich oczach, są jak splugawiona szata, czy jak obrzygane ubranie przed obliczem Boga, to zrozumiałam, że jestem grzesznikiem i potrzebuję zbawienia. I poprosiłam Ducha Świętego. Powiedziałam: nie wiem, z czego mam pokutować, czyli od czego mam się odwrócić, bo mi się wydawało, że idę we właściwym kierunku. Ale poczytałam sobie Biblię i przeczytałam, że jeśli mężczyzna spojrzy pożądliwie na inną kobietę, winien jest grzechu czcigodnictwa. I Duch Święty przekonał na tej podstawie mnie, że ja w moim sercu popełniłam wszystkie możliwe grzechy. Że ja w moim sercu spałam z drugim mężczyzną na ulicy. Że ja w moim sercu byłam złodziejem, chamem i mordercą. Nie robiłam ich w sposób fizyczny, ponieważ byłam życiowym tchórzem. Ale w moim sercu pragnęłam tych rzeczy, czyli w moim sercu popełniałam te grzechy. I na podstawie mojego serca i uczynków mojego serca jestem skazana na śmierć. Ale nie idę na śmierć, dlatego że przyjęłam zastępczą ofiarę Jezusa. Przyjęłam Jego krew na moje grzechy, życie za życie. On oddał za mnie swoje życie i ja Mu oddałam swoje życie. I wiem, że kiedy dzisiaj zamknęła swoje oczy, to spotkam się z Panem Panów i Królem Królów. Nie boję się śmierci, ponieważ wiem, że na tym życiu moje życie się nie kończy, gdyż w wierze pielgrzymujemy. Jesteśmy pielgrzymami na tej ziemi. A prawdziwe życie nie dopiero się rozpocznie. Jeśli jest taka osoba, która nie pojednała się jeszcze z Bogiem, a chcesz się pojednać z Bogiem, tylko jeśli chcesz, ponieważ Jezus jest Panem ludzi wolnych. Nie chciałabym, żeby ktokolwiek z musu pojednał się z Bogiem. Jeśli chcesz, to wyjdź do przodu, pomodlę się z Tobą, a jeśli nie, to nie. A jeśli ogląda nas jakaś osoba na internecie i chcesz się teraz pomodlić, to ja się z Tobą pomodlę. Ojcze, ja modlę się o każdą osobę, która w tej chwili jest przekonywana o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. Ja dziękuję Ci, że teraz, w tym momencie, ktoś oddaje Tobie swoje życie. Życie za życie. Życie za życie. Ja teraz modlę się, Duchu Święty, abyś wypełnił tą osobę. Aby Twoja moc i Twoje namaszczenie przeniknęło tą osobę w imieniu Jezusa. Jeśli oddałeś szczerze swoje życie, to od dnia dzisiejszego z
stałeś się obywatelem nieba. I diabeł jest pod twoimi stopami. Nic nie może ci uczynić. Masz przywilej wierzącego człowieka, że cokolwiek zwiążesz na tej ziemi, będzie związane w niebie, a cokolwiek rozwiążesz, będzie rozwiązane w niebie. Ktokolwiek, cokolwiek ci będzie mówił, to nie wierz. Wierz temu, że Jezus jest Panem, a diabeł to zwykła szmata i nic nie może tobie uczynić. I dobrze by było, żebyś stał się częścią jakiejś wspólnoty. Jeśli mieszkasz blisko Warszawy, zapraszamy cię do nas. Jesteśmy żywą wspólnotą. Pomożemy ci dalej funkcjonować i żyć. Pokażemy ci, czym jest życie wiary, czym jest życie praktyczne z Jezusem. Jeśli jest ta osoba, która chce oddać życie Jezusowi, to proszę, żeby wyszła do przodu. Uwielbiamy Ciebie. Uwielbiamy Ciebie. Uwielbiamy Ciebie. A jeśli zmagasz się dzisiaj z czymkolwiek, z jakąś chorobą fizyczną, z jakąś niemocą, może nie możesz poradzić sobie z myślami i chciałbyś, abyśmy Ci pomogli lub uwolnili w Ciebie namaszczenie, to też wejdź do przodu, będziemy się o Ciebie modlić. Może stoisz przed jakąś trudną decyzją. Może właśnie podejmujesz jakąś trudną decyzję i potrzebujesz takiego kopa. To też wyjdź do przodu. To wyjdź do przodu. Pomodlimy się i pamiętajcie o jednej rzeczy. Abyście byli świadomi, o co się modlimy. I od dzisiejszego dnia obowiązuje cię wierzyć o tą sprawę. Ponieważ my jesteśmy ludźmi wierzącymi. Bóg to nie jest wróżka. On dał nam zasady, wobec których mamy je respektować. Chcesz się modlić? Okej. Ojcze, ja teraz biorę autorytet od wszelkich górem. Ja eliminuję przez moc imienia Jezus. Kto choruje, niech rękę podniesie z tych z was, którzy tutaj wyszli. O uzdrowienie fizyczne, wysoko podnieście ręce. Ewangeliści, podchodźcie do tych ludzi, którzy myśli po uzdrowieniu. Nie uzdrawiajcie ich. Co tam jeszcze po uzdrowieniu? Tam jeszcze jest ręka w górze, tam ręka w górze. Thank you.
on wyprowadza rzecz do końca. Ja w tej chwili przekiwam wszelką niedokończoną pracę w jego życiu w imieniu Jezusa. Ja biorę autorytet wszelki chaos, który musi wynosić w imieniu Jezusa. Wszelki chaos się usunie. Ja mówię się o czym. Mój Boże, podziękuję Ci, że on nas stanął na sobie. Że to zostało postanowione, to realizuje pomysły. Dziękuję Ci. Ponieważ Ty powiedziałeś, że jesteś alfa i omega. Dziękuję Panu, że Mariusz doprowadzi stanu. Ja dziękuję Ci, że każda jego sprawa ma początek i w imieniu Jezusa. Ja dziękuję Ci za gotowe projekty. Ja dziękuję Ci, Ojcze, za pieniądze, które mogą do niego napływać. Przez ten moc w imieniu Jezusa. Dziękuję Ci, że nie ma w tym nic, co spowoduje, że te pieniądze się od niego zachodzą. Ja dziękuję Ci, że on jest wolny od pieniędzy. W imieniu Jezusa.
głowie jego piersi wypełniają miejsce to. O święty, święty, święty jest nasz Pan. Święty, święty, święty jest nasz Pan.
Święty, święty, święty jest nasz Bóg. I aniołowie Jego wiercy wypełniają miejsce to. Święty, święty, święty jest nasz Pan. I aniołowie Jego wiercy wypełniają miejsce to. Święty, święty, święty jest nasz Pan. I aniołowie Jego wiercy wypełniają miejsce to. Święty, święty jest nasz Pan. I aniołowie Jego wiercy wypełniają.
Thank you.
Ojcze, dziękujemy Ci za tą misję w Afryce teraz. Ojcze, błogosławimy ich przylot. Błogosławimy każdy samolot, który będą lecieć, Ojcze. Każdy pojazd, który będą jechać. Błogosławimy ich powrót. Ojcze, dziękujemy Ci za przychylność ludzi, którzy są tam decydentami, za przychylność władz. W każdym kraju na lotnisku, Ojcze. I tam, Ojcze, na miejscu w Kenii. Ojcze, teraz autorytetem apostolskim uwalniamy namaszczenie do tworzenia tam w kościele w Kenii. Amen. Jeszcze wyższego poziomu duchowego. Amen. Modlimy się, Ojcze, żeby przez ich słowa przepływała moc Twojego Świętego Ducha. Aby prorokowali, aby dary Ducha Świętego działały wobec tamtych ludzi. Aby mądrość, rozum, rozsądek z nieba przenikały przez ich usługę do tamtych ludzi. Ojcze, niech towarzyszą im znaki i cuda. Niech Twoi aniołowie będą tam z nimi na miejscu i otaczają każdą ich usługę. Ojcze, my wzbudzamy język mędrców. Ogłaszamy, że nie będzie żadnego problemu z tłumaczeniem. Ogłaszamy, Ojcze, że te namaszczenie, które jest na nich, będzie uczyć, tworzyć, kształtować i burzyć każdą demoniczną warownię. Ludzie będą więksi po ich usłudze. Ogłaszamy, że nic złego ich tam nie spotka. Zabraniamy demonicznym siłom dotykać ich, ich dzieci. Otaczamy ich krwią Jezusa. Ojcze, w imieniu Jezusa wyprawiamy ich tam. Amen. 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 Halleluja. I aniołowie Jego wielcy wypełniają miejsce to. Bo święty, święty, święty jest nasz Pan. Mateusz, chodź tutaj. I aniołowie Jego wielcy wypełniają miejsce to. Bo święty, święty, święty. Ojcze, w imieniu Jezusa dziękujemy Ci za tą Jego podróż tam, do Kolumbii. Ojcze, ogłaszamy, że każdy samolot, każdy samochód, każdy pojazd będzie bezpieczny. Ogłaszamy, że bez problemu będzie przejeżdżał przez granicę. Ogłaszamy, że tam w pogodzie, Ojcze, kiedy będzie głosił Twoje słowo, na ulicach i bezpośrednio, nigdy nie zabraknie mu słów. Ojcze, my wzmacniamy jego hiszpański. Ogłaszamy, że w mocy Świętego Ducha będzie dzieła tajemne wygłaszał, Ojcze. Ojcze, my mówimy przychylność władz nad Kolumbią. Ojcze, my związujemy duchy śmierci i ogłaszamy, że nie mogą go tknąć. Ojcze, w imieniu Jezusa błogosławimy każde jego dzieło. W imieniu Jezusa, Ojcze, my wzbudzamy za pomocą Jego słów i działań Kościół w pogodzie. W imieniu Jezusa wyprawiamy Go tam, Ojcze, przez imię Jezus. Aleluja. Wierzę osobiście, że Mateusz będzie takim świadectwem, Mateusz i jego żona, która w ostatnim czasie pojawiła, powiedziała, kocham Agatę. Skąd jest Twoja żona, Mateusz? Przyszła. Skąd? Z Hondurasu. Mateusz jest świadectwem tego, że głupstwo może jest mędrsze niż mądrość tego świata. Mateusz jest prawdziwie wierzącym człowiekiem. Nie wiem, czy wy, czy wszyscy z was to słyszeli. Jeśli nie, to powiem wam w minutę. Kiedyś Mateusz pojechał do Izraela i w swoim motelu, w którym był, pomylił pokoje. Wszedł do innego pokoju i w tamtym pokoju otworzyła mu kobieta, latynoska. Okazało się, że to prorok Boży, żona Guillermo Maldonado, która przyjechała tam odpocząć. Stanęła naprzeciwko Mateusza i powiedziała, będziesz miał żonę z Ameryki Południowej, proszę zamknąć drzwi. Było to kilka lat temu. Mateusz zdecydował, że według słowa proroczego leci szerzyć królestwo w Ameryce Południowej. Niedawno napisała do niego kobieta. Z Hondurasu, tak? Nauczycielka angielskiego. I powiedziała, że śnił jej się 10 lat temu, że widziała go w swoich snach. I ona
Tam są do nas kilka godzin samolotem. Leci do Kolumbii, żeby wziąć z Mateuszem ślub. Słucha naszych głosów. Wszystkich, które są przepoważane na angielski, jest znak serca. Emilka. Emilii tak ma na imię. Więc jeśli znasz język angielski i tłumaczysz nasze poselstwa, to niech cię diabeł nie wkręca, że to jest mała służba. Zobacz. To jest bardzo ważne. Ojcze, w imieniu Jezusa modlimy się o wyjazd Asi do Świnoujścia. Ojcze, w imieniu Jezusa my ogłaszamy autorytetem apostolskim, że ona tam w Świnoujściu założy Kościół. Ojcze, w imieniu Jezusa, my ogłaszamy, że będzie głosić w mocy Twojego Świętego Ducha, uzdrawiać, uwalniać, wskrzeszać, prorokować i że nic złego ją nie spotka. Błogosławimy jej pieniądze, Ojcze. Ogłaszamy, że nigdy nie będzie jej niczego brakowało. Ojcze, my teraz dajemy jej przychylność władz. Zamykamy demoniczne siły religii i ogłaszamy, że nie będą miały na nią wpływu. Ogłaszamy, że humanizm nie będzie miał na nią wpływu. Związujemy czary. Ojcze, posyłamy ją tam, do Świnoujścia. Niech w mocy Twojego Świętego Ducha idzie i szerzy tam Królestwo, Ojcze. Przez imię Jezus. Amen. My jesteśmy ruchem apostolskim. Nie zajmujemy się tym, aby jedynie przetrwać. Jesteśmy ludźmi, którzy poselstwo Jezusa mówiące idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody potraktowały bardzo poważnie. Zrobiliśmy to bardzo poważnie. Jeżeli jeszcze w swoim sercu nie masz myśli apostolskiej, to pomóc się dziś do Boga i powiedz: Panie, chcę widzieć apostolskie. Chcę rozumieć, że jestem posłany do tego świata, na tą ziemię, że moje życie tutaj na ziemi jest po to, abym wzbudzał Twoich uczniów słowem i czynem. Chcę to rozumieć. Chcę widzieć swój kawałek apostolstwa. Swój kawałek. Jedni z Was będą jak ci ludzie jechać na misję, zakładać kościoły, budować. Inni będą zajmować się pomocą w lokalnych wspólnotach, będą bardzo silną siłą dla tych, którzy są naprzeciw. Inni będą zarabiali duże pieniądze, aby ten cały interes się kręcił. Inni będą ewangelistami na ulicach, inni wśród biznesmenów, inni będą działać w internecie. Inni będą malować obrazy namaszczone, które potem znajdą się w domach ludzi i będą przyprowadzały do ludzi do Jezusa w tych domach. Inni będą tworzyć pieśni, muzykę, grać, uwielbiać. Rozumiecie? Jedni z Was będą administratorami, inni z Was będą ludźmi uderzenia pierwszej linii. Ale apostolstwo musi być w Waszych sercach, aby iść i czynić uczniami wszystkie narody. Rozumiecie, o czym mówię? To jest apostolstwo, tworzenie. To tworzenie, to inny tor niż religia. Religia chce się utrzymać, apostolstwo chce zdobyć. Ojcze, modlę się, aby ta myśl przenikała ludzi teraz. Chcę, żeby ludzie to rozumieli Twoje. Ty jesteś tym, który daje chcenie i wykonanie. Modlę się o to, Ojcze, aby ludzie pragnęli w swoich sercach zająć swoje miejsce w apostolstwie, żeby znaleźli swój kawałek królestwa, za który będą odpowiadać całym swoim życiem, całym swoim sercem, całym swoim czasem i majątkiem. Modlę się o to, Ojcze. Ty, który dajesz im siłę, Ty, który dajesz im moc, wywyższaj się nad nimi. W imieniu Jezusa siadajcie przy Ciebie.